Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o tym, jaka jest przyszłość tego kanału. Widzicie, że się kompletnie wszystko pozmieniało. Wstawiam filmy bardzo sporadycznie i pewnie część z Was myśli, co się dzieje. Czy Paweł wrzucił YouTube'a kompletnie? Czy coś się stało? Jaki jest tego powód, że tak naprawdę kanał troszkę podumiera? I chciałem Wam o tym dzisiaj powiedzieć, ponieważ już jakiś czas temu tak mentalnie podjąłem decyzję, że po prostu kończę z YouTube'em. Nie będę robił YouTube'a, nie będę już YouTuberem w ogóle, a filmy będę wstawiał może raz na jakiś czas, jak będę miał czas. Ponieważ nie da się robić wszystkiego na raz i albo skupiasz się na jednej rzeczy, robi się dobrze, albo ciągniesz ileś tam srok za ogon i wszystko wychodzi słabo, bo nie wychodzi wcale. I skoro teraz mam już normalną pracę, normalną karierę i tak dalej, i w sumie też różne rzeczy robię w swoich wolnych chwilach, mam różne cele, na przykład też fitnessowe i tak dalej, to naprawdę ciężko jest jeszcze regularnie cały czas stawiać filmy, szczególnie widząc, że też Wy nie lubicie tej Tajlandii i to się bardzo źle ogląda. Poza tym, moje życie jest teraz nudne z punktu widzenia YouTube'a, bo jest to dużo rutyny i takiego codziennego dokładania cegiełka po cegiełce do czegoś tam, do swoich jakichś tam projektów osobistych. Nie ma tam już jakichś szalonych podróży z plecakiem przez całą Azję i tak dalej, albo mieszkania w Dubaju, który jest wow i wszystko, co nagram, będzie dla Was ciekawe. I więc postanowiłem, że po prostu z jednej strony nie mam czasu, z drugiej strony to nie ma sensu, bo nie jest to aż takie ciekawe i no i nie ma po co dalej robić tego YouTube'a. Nie ma to sensu pod żadnym względem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest fakt, że pozmieniałem się jako osoba. Zmieniły się moje hobby, zainteresowania, cele w życiu. Nie chcę już być tym człowiekiem, który podróżuje sobie cały czas, bo mam tego po prostu dosyć. Podróżowałem przez tyle lat i żyłem gdzieś tam w takich ciągle zmieniających się warunkach, że nadszedł dla mnie czas na jakąś stabilizację. Ja chcę mieć jeden dom, mieszkać w jednym miejscu, mieć normalny krąg znajomych, być w mieście, które znam, bo tam jestem na stałe, mieć normalne rzeczy w szafie, a nie tylko żyć z jednej małej walizki. I gdybym dalej miał robić content, gdzieś sobie podróżuję przez Azję i tak dalej, albo przez inne miejsca, to byłbym z tym po prostu maksymalnie nieszczęśliwy. Po pierwsze dlatego, że taka podróż nawet nie sprawia przyjemności, bo jesteś cały czas tak jakby w pracy. Wszystko co robisz, kurde, muszę nagrać, muszę zrobić to, tamto, muszę wstać odpowiednio wcześnie. Muszę zahaczyć ileś tam miejsc, bo one będą fajnie na kamerze wyglądały i widzowie chcieliby to zobaczyć. Nie możesz sobie po prostu wypocząć. To jest zupełnie co innego. Uwierzcie mi, jak Wam się wydaje, że jakiś podróżnik ma tak super, on sobie podróżuje i zarabia i ma kanał na YouTubie. Fakt, że musisz nagrywać skądś filmy, kompletnie zmienia tą podróż. I nie zmienia jej wcale na lepsze. Jest to nagły stres, jest to po prostu praca, jest to wysiłek. Wszystko musi być zaplanowane, przemyślane, powiedziane 10 razy do kamery, żeby fajnie wyszło, dograne przebitki ze wszystkiego. Nie można po prostu pójść na plażę i cieszyć się zachodem słońca i tą chwilą, tylko trzeba przyjść odpowiednio wcześnie, znaleźć fajne ujęcie, ustawić kamerę i nagrać to, jak się cieszysz. A robiąc to wszystko, przestajesz się z tego momentu cieszyć. Więc te podróże naprawdę nie dość, że są męczące tak po prostu jako podróże, to jeszcze dają o wiele mniej satysfakcji niż taki wyjazd po prostu na luzie. Druga sprawa, druga strona medalu. Więc to mnie już aż tak nie kręci jak wcześniej, a wręcz przeciwnie, nie mam ochoty przez najbliższy jakiś czas w ogóle podróżować, bo miałem tego za dużo. I zamiast tego weszły do mojego życia nowe rzeczy, pojawiły się nowe rzeczy, nowe zainteresowania, takie jak na przykład fitness, siłownia i tak dalej, gdzie mam całą jakby listę celów do osiągnięcia i na przykład rzeczy, którym się interesowałem od zawsze i to się cały czas nakręca i zwiększa, czyli rzeczy takie jak kryptowaluty, inwestycje na giełdzie, nieruchomości, generalnie tematy takie finansowe. Próbowałem robić filmy o siłowni, nienawidzicie tego, próbowałem robić filmy takie, które zahaczają gdzieś tam o kryptowaluty, też to się kompletnie nie sprawdziło, więc wiem, że skoro ja się tym teraz interesuję, to nie wystarczy po prostu robić o tym filmy, co w danym momencie mnie kręci, bo to tak nie działa. Każdy YouTuber wpada w pewną szufladkę i z tej szufladki jest bardzo ciężko wyjść. Gdybym nagle zaczął robić filmy o zupełnie innych rzeczach, które teraz robię,
to wszyscy byście mnie znienawidzili. Wiem, że tak będzie, bo na przykład film o tym, jak zrzucić kilogramy, który zrobiłem na podstawie swojej przemiany, to był najgorzej oglądający się film na calutkim kanale, gdzie są setki filmów robione przez 5 lat. Więc niech wam to najlepiej pokaże, że takie po prostu, a skoro coś ci pozmieniało, to rób dalej o swoim życiu filmy. To kompletnie niestety nie ma sensu i nie działa. Tak, i to są właśnie te główne powody, dla których po prostu nie będę robił YouTube'a jako taki YouTuber z zawodu, bo no nie ma to sensu i nie jest to po prostu wręcz niemożliwe. Chyba że robię to kosztem udawania kogoś, kim kompletnie nie jestem, zmuszania się, zakładania tego plecaka, jechania w podróż i mówienia, jak to super, jak ja uwielbiam, że jestem teraz w ciągłej podróży i żyję z jednej malutkiej walizki, gdzie mam tylko trochę bielizny i koszulkę na zmianę. To by sprawiło, że byłbym strasznie, kompletnie nieszczęśliwy. Wpadłbym prawdopodobnie w jakąś depresję z tego powodu. Musiałbym całe życie udawać, po prostu udawać, a dodatkowo nie przynosi to nawet żadnych konkretnych pieniędzy, więc z każdej strony byłoby to porażką i zrujnowałoby to moje życie, więc nie mogę tego zrobić, bo byłoby mi z tym bardzo źle i bardzo ciężko. Wiem, ponieważ próbowałem tak robić kiedyś i doszedłem do wniosku, że nie jestem w stanie dalej podróżować, dalej nagrywać tych vlogów, bo pozmieniałem się i mam już inne priorytety. Także mam nadzieję, że to zrozumiecie. Wiecie, że w życiu każdej osoby są różne etapy. Na pewno sami tego doświadczyliście i w moim życiu było tak samo. W pewnym momencie bardzo lubiłem robić te filmy i bardzo mi to dobrze szło, a w pewnym momencie, i to było już kilka lat temu, wiedziałem, że to jest tak naprawdę koniec i muszę powoli zacząć się przebranżawiać, szukać tego kolejnego kroku, kolejnej rzeczy. I stąd wynikało na przykład założenie firmy turystycznej. Niestety wtedy wybuchł COVID, i wszystko legło w gruzach, chociaż pomysł był świetny. Z tego wynikała też firma konsultingowa i wszystkie inne rzeczy, które jeszcze robiłem, o których, o części z nich nie wiecie. Więc to nie jest tak, że ja też podjąłem decyzję o zaprzestaniu bycia YouTuberem z dnia na dzień. Ja to już wiedziałem od dawna, po prostu przebranżowienie się i zmiana życia, tak żeby na tym nie stracić, nie zajmuje jednego dnia, tylko dużo więcej czasu. Żeby znaleźć sobie zupełnie inne miejsce, kompletnie zmienić coś, co się robi na co dzień i robiło się przez lata, no to nie jest prosta sprawa. Chyba nie muszę tego tłumaczyć. Tak. I teraz, czy oznacza to, że teraz usunę kanał? Że po prostu znikną te wszystkie filmy i już nie zobaczycie mnie nigdy na YouTubie? Oczywiście, że nie. Będę dalej coś wstawiał, tylko po prostu to będzie różnica między robieniem tego jako swoje główne zajęcie, a robieniem tego jako coś takiego kompletnie dodatkowego. W stylu, jeżeli zrobię wszystko, co mam do zrobienia i mam czas i mam jakiś pomysł, który uważam, że będzie dla was ciekawy, to robię film. A jeżeli nie, to po prostu go nie robię. I na tej zasadzie może nie być filmów przez długi czas, może nie być filmów nawet ileś miesięcy, ponieważ teraz filmy spadły na mojej liście priorytetów o ładne parę oczek w dół, i są tak naprawdę na samym końcu. Jeżeli w pracy zrobię wszystko jak należy, jeżeli w innych swoich celach i jakby takich pobocznych projektach zrobię wszystko i wtedy zostanie czas i będzie coś ciekawego, co nie będzie dla was nudne, a tylko będzie dla was fajne, żeby sobie to zobaczyć, to zrobię o tym film. A jeżeli nie, to po prostu filmów nie będzie przez nawet mega długi czas. Mówię wam to wprost, bo chcę być z wami szczery. Zawsze byłem z wami szczery i chcę, żeby tak pozostało do samego końca. No i tak, mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. Może mi się uda jakoś tak zrobić, żeby to jednak wszystko połączyć. Może mi się uda odnaleźć jakieś rzeczy, o których ja bym chciał powiedzieć i nie byłoby to udawanie innej osoby, a jednocześnie one spodobają się wam. Na razie takich rzeczy nie znalazłem i z tego powodu nie ma filmów, bo nie chcę też was męczyć czymś, co jest bez sensu zrobione na siłę dla pieniędzy, tylko żeby będzie kolejny film, to coś sobie tam zarobię. To nie o to chodzi. I nigdy o to nie chodziło w moim kanale, a jeżeli robiłem coś dla pieniędzy kiedykolwiek, to po prostu zmusiła mnie do tego sytuacja. Typu trzeba było zapłacić czynsz, więc trzeba było coś nagrać.
ale nigdy nie było to takim moim celem, żeby się nachapać i dorobić. Jeżeli musiałem coś zrobić, to robiłem, ale wynikało to tylko właśnie z takiego przymusu, a nie z tego, żeby więcej, 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 żeby się dorobić na swoich widzach. Na pewno wiecie, że tak jest, bo też nie, ani nie było jakoś super dużo reklam, w sensie współprac, ani nie było jakichś lewych współprac typu z jakimiś kasynami, nie wiadomo czym. Miałem pełno takich propozycji i to jest najłatwiejszy pieniądz, ale no nie oszukujmy się, to jest, nie jest coś, pod czym warto się podpisywać i to nie jest coś, na czym wy byście zyskali w jakikolwiek sposób, a wręcz przeciwnie. Więc nie robiłem tego po prostu, nie? No i co? I chyba tyle z mojej strony na dzisiaj. Podsumowując, nie jestem już youtuberem, oficjalnie nie uważam się za youtubera. Jestem człowiekiem, który jest byłym youtuberem, który coś tam czasem jeszcze może wstawi i tyle. I chciałem, żeby to było po prostu jasne, powiedziane wprost, żebyście wiedzieli, czemu tych filmów tak nie ma i co się pozmieniało mnie, czy nie wiem, czy coś się stało, może, że nie chcę tych filmów wstawiać i tak dalej. To mam nadzieję, że teraz już wiecie. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie je w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć, ale też nie obiecuję, bo nie za bardzo mam czas, żeby... Czasami tych komentarzy jest bardzo dużo, one się powtarzają lub na niektóre komentarze też nie mogę odpowiedzieć, ponieważ no nie chcę mieć też jakąś prywatność. Ta prywatność jest też jednym z powodów, dla których przestałem tak aktywnie publikować, ponieważ w pewnym momencie czułem, że mam taką stuprocentową utratę tej prywatności, że tak naprawdę ludzie wiedzą o mnie wszystko i na dłuższą metę wolałbym jednak, żeby tak nie było, wolałbym jednak mieć te rzeczy, które są tylko dla mnie, dla mojej rodziny, dla moich znajomych. Także jak wam na coś nie odpowiem, to też się nie dziwcie, nie robię tego jakoś złośliwie i tak dalej, tylko po prostu na niektóre rzeczy wolałbym nie odpowiadać. No i co? Trzymajcie się i widzimy się w jakimś następnym odcinku. Wyjątkowo w tym miesiącu będzie kilka odcinków, bo uważam, że mam parę ciekawych tematów, ale styczeń i dalej już nie wiem, co będzie. Także może przez bardzo długi czas po tym grudniu nie być filmów. Ostrzegam z góry. No i co? Życzę wam jak najfajniejszych świąt, chociaż pewnie będę to życzył w kolejnych odcinkach też, ale okej. Okay. Wesołych świąt zawsze jest na miejscu, także wesołych i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!